Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty. Projekt uchwały oczywiście był dostarczony wszystkim radnym, był poddany pracom Komisji Rady Miasta. Informuję, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się pan radny Emil Falkowski. Udzielam głosu. Również pani mówiła, że 4 dni to jest bardzo dużo i możemy dużo różnych rzeczy zrobić w ciągu tych 4 dni. Minęło 2 lata. Co pani zrobiła, żeby uszczelnić system śmieciowy? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze jest? Zgłoszenie pani burmistrz, a więc pani Bożena Teresa Zwolińska, udzielam głosu. Panie radny, szanowni państwo, ja chciałam się zapytać, co rząd zrobił w tym kierunku. Owszem, wprowadził w tamtym roku przepis, który umożliwiał weryfikację danych. Myśmy wystąpili do zarówno Urzędu Ochrony Konkurencji z zapytaniem, czy ten przepis był konsultowany, czy on jest zgodny z przepisami unijnymi. Dostałam odpowiedź taką, że dostaliśmy taką odpowiedź, że nikt z nimi nie konsultował, czyli ministerstwa ze sobą się nie konsultowały. Burmistrz wystąpił również z wnioskiem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do Departamentu Gospodarki Odpadami i w odpowiedzi na nasze tutaj pytania, wątpliwości, że taką prośbę, żeby jednak pod kątem prawnym, żeby te przepisy były spójne i żeby uszczelnić ten cały system, dostaliśmy odpowiedź, gdzie między innymi pani minister poinformowała, że został powołany zespół analiz, zespół doradczy, który do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, który między innymi też nad tym tematem będzie debatował i w ramach tego zespołu jest przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji. Także tak to mniej więcej wygląda. Czekamy na przepisy, na uszczelnienie. No, swoje robimy, czyli bieżące czynności na bieżąco też, jeżeli są jakieś niespójności, weryfikujemy i też wzywamy do wyjaśnień, do uzupełnienia albo deklaracji. I to są takie nasze zwykłe, gdyby te czynności, które do tej pory żeśmy wykonywali. Natomiast najpierw nad jak gdyby właściwo, znaczy nad prawidłowością przepisów muszą popracować odpowiednie ministerstwa. I musi być zmiana ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Jest zgłoszenie, przepraszam. Pan radny Paweł Bierzyn się zgłosił. Udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, mam jedno pytanie. Jeżeli Rada Miasta podejmie uchwałę za tymi śmieciami, to na co pan przeznaczy te pieniądze? Bo to będzie prawie 1 000 000 złotych. Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Tak? Skończył pan? Tak. Pani radna Danuta Karniewicz się zgłosiła. Udzielam głosu. Po słowach pani burmistrz, po prostu mnie się nie zrobiło niedobrze w tym momencie. Żeby rząd rządził u nas w Bielsku, to niepotrzebny nam burmistrz i zastępca burmistrza. To burmistrz rządzi i decyduje, na co te pieniądze będą po prostu przeznaczone. Co z tych pieniędzy zrobi, jak my podniesiemy tę cenę tych naszych odpadów. Dlatego strasznie się dziwię wypowiedzi pani burmistrz. Okazuje się, że u nas w Bielsku rząd rządzi? Przepraszam. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grodzki, udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja tutaj podzielę zdanie Emila Falkowskiego. Jeżeli było coś robione, to na pewno nie na tyle skutecznie, żeby były wymierne korzyści z tego. A rozmowy na temat tego, że podnieście śmiecie, to będą pieniądze na podwyżki, to nie powinien taki argument w ogóle się w kuluarach pojawiać, no bo naprawdę to nie powinno być jedno uzależniane od drugiego. Kolejna sprawa, no jeżeli tak będzie, zobaczymy, to nie o taką podwyżkę, o której mowa, pracownicy liczyli.
Więc także ja myślę, że tutaj naprawdę zróbmy coś z tymi śmieciami, bo my sobie zdajemy sprawę, że śmieci powinny po pierwsze, opłata za śmieci po pierwsze powinna być większa, ale przede wszystkim system powinien być uszczelniony i żadnych skutecznych działań od tylu lat nie zostało jakby podjętych, a niestety dla nas, a niestety inne samorządy jakoś umieją sobie z tym radzić, monitorują, porównywują jakieś tam dane, no jakoś można. Ja nie jestem burmistrzem, nie jestem zastępcą burmistrza, więc ja tutaj nie będę za Państwa robił tej pracy, którą Wy powinniście wykonać i żeby zoptymalizować cały ten nasz system, bo to, co się u nas dzieje, to jest już chyba poniżej krytyki. Dlatego pomimo to, że podwyżka śmieci jest uzależniona do podwyżek dla pracowników, mimo wszystko będę przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani burmistrz Bożena Teresa Zwolińska, udzielam głosu. Szanowni Państwo radni, ja może odpowiem pani radnej Danucie Karniewicz. Pani Danusiu, no z całym szacunkiem do pani, ale tak to jest wszystko zorganizowane, że jest pewna gradacja, pewien porządek prawny w państwie. Ustawy są, uchwalane przez Sejm. My jesteśmy administracją rządową. My na dole tutaj w samorządach też działamy. My działamy w oparciu o przepisy prawa, które podejmuje Sejm, a ponieważ jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, również musimy wykonywać przepisy, które też nas dotyczą. Więc to nie jest tak, że my rządzimy się, no bo tutaj burmistrz rządzi, bo jest burmistrzem. Nie, burmistrz musi wykonywać przepisy zgodnie z ustawami. I teraz, no tak powiem też w ten sposób, przecież Państwo radni też zostaliście wybrani, ale najpierw były dokumenty, akty prawne, które pozwalały przeprowadzenie wyborów, tak? I tak to jest w każdej dziedzinie życia, czy publicznego, czy gospodarczego. Po prostu są ustawy, my musimy się do tego dostosować. Jeżeli coś jest na przykład jest niespójne, no to wówczas każdy obywatel ma prawo zgłosić jakąś uwagę, interpelację, znaczy może nie tyle interpelację, ale po prostu też komunikować powiedzmy te ministerstwa, że coś jest nie tak. Również pani minister, chciałam zauważyć, też napisała, że trwają też prace nad przemodelowaniem realizacji przez producentów zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale kiedy to nastąpi, to nie wiadomo. Także my musimy stosować przepisy prawa i jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, to każda uchwała ma podstawę prawną, tak? Czyli formując treść, musimy dostosować się do tych przepisów. Mamy też organ nadzoru w postaci wojewody, który też nadzoruje wydawanie uchwał przez Radę. Uchwały finansowe nadzoruje Regionalna Izba Obrachunkowa. No tak to już wszystko wygląda. No także no musimy się do pewnych rzeczy dostosować. Chciałam również Państwu powiedzieć, że tutaj w materiałach, we wniosku jest napisane, że nasz niedobór, nasz deficyt, jeżeli chodzi o odpady, wynosi 2 miliony 700 tam z groszami, około 3 milionów złotych. I teraz, jeżeli Państwo zechcecie podnieść rękę za tym projektem uchwały, to i tak będzie niedobór 1 700 000. To jest dużo, bo to są te pieniądze, które to są przede wszystkim, to są dochody bieżące, a z drugiej strony mamy wydatki bieżące. Więc pani skarbnik tam wcześniej też tłumaczyła, na czym to wszystko polega. Pan burmistrz tłumaczył, dlaczego jest ten kłopot. Natomiast mówię, nie oznacza to, że ten deficyt nam po prostu zniknie. Będziemy mieć nadal niedobór. Natomiast te pieniądze pozwolą nam na między innymi opłacenie też dla wykonawcy, znaczy pozwolą, nie wiem jaka decyzja będzie burmistrza, ale mamy niezawartą umowę na cały rok, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. Za miesiąc grudzień brakuje nam 500 tysięcy złotych. Natomiast jeszcze pracownicy też oczekują na podwyżkę wynagrodzeń. Tych wydatków to jest więcej niż wydatków majątkowych. No tak to wszystko jest skonstruowane, także
no nie wiem, co jeszcze mogę Państwu powiedzieć, żeby wytłumaczyć Państwu, że Państwa decyzja jest bardzo istotna, ważna dla normalnego funkcjonowania miasta, wykonywania zadań, które są nałożone na miasto i przede wszystkim też to, co Pan Grodzki właśnie mówił, również na podwyżkę dla pracowników. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radomir Falkowski się zgłosił, udzielam głosu. Taki ten szantaż, że jak nie będzie podwyższenia kwoty za śmieci, to pracownicy nie dostaną podwyżki? Przecież to jedno z drugim się nie wiąże. No. Nie można tak szantażować radnych. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Jarosław Borowski, udzielam głosu. Szanowni Państwo, nikt nikogo nie szantażuje. Każdy ma swój intelekt, ma swoją wiedzę, ma swoje doświadczenie, umie czytać dokumenty i wyciąga wnioski, no nie zawsze takie, jak wszyscy inni wyciągają wnioski. Ustawodawca powiedział wyraźnie, system gospodarki śmieciowej ma się bilansować. Pieniądze, które gmina pobiera od mieszkańców, nie mogą być wykorzystywane na inny cel niż pokrycie kosztów systemu. Więc proszę nie mówić, bo to ma pewnie uproszczenie jakieś takie, że to, że będzie podwyżka za śmieci, to jest ona po to, żeby burmistrz mógł wypłacić wyższe wynagrodzenia pracownikom urzędu, MOPS-u, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Środowiskowego Domu Samopomocy, szkół, przedszkoli, Bielskiego Domu Kultury, wszystkich naszych jednostek. Nie, bo z tych pieniędzy burmistrz może zapłacić tylko koszty funkcjonowania systemu. Natomiast u nas w budżecie, Państwo radni wyraziliście zgodę, że burmistrz może z pieniędzy budżetu pokryć deficyt. I to, że dzisiaj Państwo macie okazję wyrazić swoje zdanie, głosując ten projekt uchwały, oznacza, że ten deficyt może być mniejszy. A więc z pieniędzy budżetu miasta burmistrz będzie musiał mniej dołożyć do systemu funkcjonowania odpadów w mieście. Skoro wyda mniej, to będzie mógł te pieniądze, które są w budżecie, przeznaczyć na inny cel. To są naczynia połączone i Państwo o tym dobrze wiecie. Jeżeli nie będę musiał wydać miliona złotych, które mam w budżecie na śmieci, no to siłą rzeczy będę mógł ten milion zaproponować do przekazania w inne obszary. Z Państwem radnymi wielokrotnie rozmawialiśmy, że takim obszarem, który wymaga interwencji, są wynagrodzenia pracowników samorządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. O głos prosi pan radny Krzysztof Grodzki. Udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, tak, ja bardzo zgadzam się z tym, co pan burmistrz powiedział, jeśli chodzi o te przesuwanie środków i tak właśnie tłumaczę wszystkim pracownikom i dyrektorom, którzy się pytają, ale nie będę tutaj zdradzał jednego dyrektora i nie jest to dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wprost zadzwonił i powiedział, że zostało dla niego przekazane to, że jak nie podwyższymy śmieci, to pracownicy tej danej jednostki nie dostaną podwyżek. To samo mówią pracownicy Urzędu Miasta, więc prowadzona jest taka retoryka, takie pytania są kierowane do nas, więc także no, siłą rzeczy to pada. Było mówione, że to kolokwialnie mówiąc, no ale pan burmistrz to wytłumaczył, to samo ja tłumaczyłem dla pracowników, bo każdy też już później zaczął dowiadywać się, że to nie są pieniądze tak zwane nieznaczone, tylko są pieniądze znaczone. Niemniej jednak no, jedno z drugim jest powiązane. No i tutaj mówienie o tym tak, a nie inaczej, no to też to jest trochę gmatwanie, ale ja tutaj przy okazji też chciałbym zapytać, jak już jesteśmy przy tych wynagrodzeniach, czy pracownicy dostaną też wynagrodzenie z wyrównaniem od sierpnia, tak jak my wszyscy dostaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma, lista zgłoszeń się wyczerpała.
Za chwilę przejdziemy, proszę Państwa, do głosowania, więc zamykam dyskusję. Proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Potwierdziło swoją obecność 21 radnych, a więc wszyscy są obecni. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się. Proszę jeszcze o głosowanie. Pan Artur Żukowski, już wszyscy głosowali. Informuję, że w głosowaniu ujawnym za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu, a więc informuję, że uchwała została podjęta.